Cześć, siemanko, witajcie w 107 odcinku z serii Felsbrun. Dzisiejszy odcinek, oczywiście, tak jak zapowiadałem, kupujemy ciężarówkę i kupujemy ciężarówkę i sprzedajemy plony. Dobra, także ciężarówki, oczywiście Dafik 105, tutaj to jest to, tutaj tą lepszą kabinę sobie wrzucimy. Dobra, zwalniemy sobie coś takiego. Tego nie, tylko 510 koni sobie walniemy i kolor podstawowy Challengera sobie walniemy. O. No i kup. 74 tysiące. Oj. Na kuncie. Wsiadamy sobie do Dafika. Dafik jest oczywiście szybszy od Skani. Też ma inne dźwięki, więc zobaczymy, jak to będzie szło. Na początek owiec, bo jest 720. Oczywiście już więcej muszę wyłączyć. W kabinie zajebiście jest ten daf. Fajnie wygląda ten dafik. Zobaczymy, jak on się będzie spisywał na transporcie. Ale czuć to mocnie. 90, 100, 110. Ale to będzie szło. O jest. Teraz to transport będzie zarąbisty. No i wreszcie mam dwie ciężarówki, tak jak chciałem. Nie chciałem dwóch skani mieć, no bo po co? Do tego dafa gdzieś szybciej wyhaczyłem sobie na internecie. Oczywiście mamy środek jesieni, no bo jest zapotrzebowanie na obiec za 720, co wam zaraz pokażę. Konik się nasypuje, o widzicie? Zapotrzebowanie 720, stacja kolejowa. Ja nawet myślę, że ja moją skanię dogoni. No i sprzedajemy sobie. Później jakąś fajną miotrkę się walni. Chciałem sobie żółtego dafa, no bo dafy to tak... Dafy i many w sumie mi się tak bardziej kojarzą, takie żółte. Ale widać, jak tego dafa wyrywa już na kółko od razu, że chce jechać. Więc no ciekawie, ciekawie. Skania jedzie tylko 45. Bo pewnie... Bo ona jedzie tak, jak jest na kursie. Dobra, 79 ten jedzie. Fajny ten dafik w środku nawet. Taki inny niż Scania. Dobra, znak zgłoszony. Ale to kurde idzie. Jak to idzie. Powiem wam, że w ogóle zupełnie inaczej się jedzie tym dafem. Niż na przykład... Niż Scanią, nie? Co prawda jest o 30 szybszy, ten daf jest o 30 km szybszy. Ale ja pierdzielę, jak tu się jeździ. Dobrze, kurde, splej tym będzie jeździć, bo to kurde przerąbane jest. Dobrze, kurde, splej będzie tym jeździć, bo to przerąbane. A kurde, splej będzie tam zajechał te 50, czy tam 60, nie wiem, ile to jest na kursie ustawione. Pewnie jakiś ciągnikiem zajechał 50 nagrywałem. Ale to idzie, nie? To jest petarda. Tu gdzieś ten skręt jest. Tak, żebym się rozpędził, że... O, pań! Tu jest ten skręt. Ale klocki trochę lepszy mógł mieć. Bo z Kanią chyba szybciej się hamuje, z tego co mi się wydaje. No ale do transportu taka ciężarówka coś pięknego, nie? Dobra, on tu się wysypuje dopiero. O, amulu. No, rzepaku nie ma ceny dzisiaj. Ogólnie na nic nie ma ceny, no bo jest środek jesieni, można powiedzieć. A rzepak po ile powinien być? O, tego nie powiedziałem, bo nowa krowa mi się urodziła. Dzisiaj. A rzepak po ile? 734. A więc, no dobra. Zobaczymy, bo jeszcze ze dwa kursy będziemy mieli. Z owsem. Ja się tu raz dwa wysypię. Sobie nawet wyjdę z ciężarówki, zobaczcie, jak to się wysypuje. Zresztą było to widać. Dobra, oddam sobie trochę kredyciku. Bo po co mi ten kredyt? Wziąłem sobie na tego dafa kredyt. Trochę za dużo go wziąłem przez przypadek. No się kliknęło, no. O. 860 tysięcy jeszcze kredytów. Czemu RSA to się ślizga? A, bo w sub przyzwonił.
Dobra, niech ono sobie jedzie tędy. A ja pojadę chyba sobie przez miasto. Jeżdżę tak nieładnie, 110. Pewnie jakaś osobówka tu jest. No. Wiedziałem, bo ten kurs jest tak zrobiony, że na drugim pasie jest. I to jak się trafi samochód, to jeszcze na banę na kurs leja. No teraz tutaj przez tą lampę powinien przejechać. Na ciepło. Zawsze przejeżdżał. Dobra, by się wyciągnął, ale ja mu pomogę. Dobra, jadę przez to miasto. Szybciej obrócę, niszą. Jeszcze pewnie i tak na załadunku będę musiał czekać na niego. Ale zobaczymy, bo to jest trochę dalej przez miasto. Ale za to szybciej jadę. Ale to idzie, o Jezu. Właśnie, chciałem powiedzieć, że te latarenki będą zabójcze. Tu musi być jedna długa, prosta droga, nie? Jak nie ma prostej drogi, to tutaj idzie się zabić ten dapet. Dobra, tutaj trzeba objechać rondo? Ale nie, no, heble ma słabe. Jakby miała trochę lepsze ta ciężarówka heble, to by się zajebiście nie jeździła. Ale ogólnie 110 idzie, to zarobi się to wygląda. Ale aż dziwnie się tak jeździ, bo ten teren tak szybko przemija, ten działa tak szybko mijają, że to szok. Patrzcie, mimo tego zająca i tak jeszcze obróciłem szybciej niż Scania. Nie wiem ile Scania ma na tym kursie ustawione. O, co za pierdziele, Jezu. To jest zabójstwo za ten dach. No ale widzę, że Scania nie będzie pełna, więc... O nie no. Oświetlenie zarąbiste. Muszę zobaczyć na jak to będzie wyglądać oświetlenie. Chyba ten odcinek też będę składał z dwóch. Albo teraz po prostu będę się nic nie jadł i przytnę go. Tak chyba będzie najlepsza opcja. Ile mamy jeszcze owsa? 90 ton. Dobra, niech tam ciężarów, niech Scania ma pełną przyczepę. Dobra, dzięki, że mnie puszczasz. Nie da się wykręcić tutaj w miejscu, bo tu jest za duża góra. I na siodle go trzyma. Więc dobra, grzejemy szybciutko. Nie mogę, jak ten teren znika, nie? Jak to zapierdziela ten dafik. Dobra, niby jakoś wyhamowałem. Ale nie no, zabójstwo jeździć z tą ciężarówką, nie? Tutaj to jak nie ma samochodu, to jedynie środkiem asfaltu tylko idzie przejechać, nie? Bo inaczej tutaj się nie da przejechać, jest latarni. Patrz jak to idzie. Ja przeżyłem. Wyhamowałem. Bo ja już widziałem się w tym słupie tutaj co po prawej stał. Już normalnie widziałem się jak na tym słupie siedzę, nie? Dobra, skaner, satel, pomocnik, okej. Okay. Niech on to wywiezie szybciutko. I zaraz idziemy kręcić czas. Gdzie jest mój dafik? Tu. O, ten daf idzie, nie? Mówię wam. No ale na owies... Nie na owies, na pszenicę... Nie na pszenicę, tylko na ten. Na rzepak sobie już ogarnę ciągnik jakiś z przyczepą. Najprawdopodobniej będzie to... Ta sama przyczepa. Tylko ta 63 tonowa i to prawdopodobnie będzie chęcią no to, albo rządy. Bo Masaja chyba nie będę męczył. Chociaż może Masajem. A nie, Masaja nie ma, Masaj jest na górze, dobra. Nie.
Albo stary pędzik. Panie, za blisk. No jeszcze ten pajac tu przyjechał, no. I te rałogi. Na skanie wyszła pewnie. Gdyby nie ten pajac, to bym normalnie sobie dobrze zachował, nie? No ale trudno. Ale oddaje się to ten dach ma. Ło! A mój, panie, ty nie ma hamulca. Chyba taki tytuł dam. Łogiń. Lewy pas i ogień. Niech to wygląda na liczniku góry. 110! Dobrze, że jestem hostem, to chociaż to jakoś idzie, nie? No, tylko, że jakbym na multi kogoś grał. U takiego kruka na przykład. U kruka jakbym na multi grał, to o pan. W sensie ja nie wiem tam, ale tam czasem spinguje. Jakby spingowało tak, przy takiej prędkości, to pewnie no, mogłoby być ciężko. Trochę po tym moim rzepaku sobie pojeżdża, ale... Scania Air Satel. No dobra, i tutaj. O. I ogarnę sobie, no chyba starego Fenda. Albo nie, żeby nie było. John Deere sobie ogarnę tej przyczepy. Bo to jednak musi być moc pociągowa do tej przyczepy. Jakby nie było. Bo na pojemność swoją ma. Zupełnie sobie na farmie jęczmień. A jaki skup? Tego nie wiem. Muszę poczekać, aż skaner się sprzeda. Dobra, sprzedała się. O właśnie, ja muszę jeszcze chyba. A zobaczyć mleko, czy jest do sprzedaży. 750, no, trochę mało. Ale nie mam za dużo mleka. 3000 litrów mleka mam tutaj. Mało. Dobra. Zobaczymy, jak to tam wygląda. Skanie się sprzedałeś? Tak, skanie się sprzedało, więc można kręcić czas. 107 tysięcy na koncie, więc zaraz sobie to oddam. Żeby jak najmniej tego kredytu mieć. Muszę zobaczyć, bo 300... 400 cena jest za, ten, za dobra. Dobra na ten. Na jęczmień, a na rzepak... To jest dobra cena 730 powiedzmy. Dobra, ale ja muszę jeszcze za dobre 3 dni skipnąć. Więc trochę to jeszcze zajdzie. Jak to wygląda z cenami? Tak to wygląda z cenami, a z krowami? Dobra, bo oni mleko się... Zapotrzebowanie jakieś. Na pszenicę. 0,500 ponad na pszenicę. A ja się zamówiłem za 460. No ale skąd mogłem wiedzieć, tak? Dobra, szybko do krów. Trzeba nakarmić. Nalać wody. Bo oni się same karmią cały. I dobra, i przy okazji idę się przespać. Chociaż ta noc szybciej minie. Ogień. 23 krowy teraz powinno być. A jeśli nie, no to, to nie. Jak tam ceny? 330, to słabo. Za rzepak jest 720 teraz. Więc teoretycznie ten rzepak można by było tam powoli coś owalić. A, bo to się całą noc lało, dobra. Więc jak będzie tak 735, myślę, że wtedy rzepak pojadę owalić. Bo może być.
Jest 726. 30 jest już. 731. Ja sobie nawet w nocy przejadę, to 2 tony rzepaku sobie zostawię w silosie. 732, port północno-zachodni, czyli tam do góry muszę jechać. Skanie jest zablokowana. Mówiłem, co tu się stało. Dobra, zatrzymaj kierowcę, bo ja nie wiem jaki. Sorry, ale musiałem tą naczepę przesunąć. Ty, tu w środku się świeci, to jest fajne. Podoba mi się. Teraz będzie daleka trasa. Więc zobaczymy sobie tego dacha, przetestujemy, bo będzie długa prosta tam pod tą górę, więc... 76 tysięcy, zaraz sobie spłacę kredyt. Tylko właśnie nie... Muszę zobaczyć, czy ja na wiosnę będę miał tyle kasy na tyle pola, więc ja już nie mogę kredytu spłacać. Właśnie, kredytu spłacać nie mogę. Bo mi nie będzie stać na pola. Bo tam mam do kupienia te 3 kawałki na wiosnę. Na podsoje. Ten. Ten. I ten. A tu masz czekaj, 200. Tu masz 300, czyli to już masz 550. I tutaj. 750. 830 tysięcy, jak dobrze liczę. 830 tysięcy na koncie muszę mieć. Żeby kupić całe pole, ale wiadomo, że jeszcze do tego trzeba policzyć jakieś tam głaskanie terenu. Chciałem sobie z tą drogą przejść, bo tutaj mam kurs nagrany, tak? Ale tutaj jest fajna długa prosta. Za tym zakrętem. No, ogólnie bym się wyrobił, gdyby nie ta betoniarka. Dlatego wolałem sobie w pole zjechać, niż przydzwonić betoniarkę. Zarąbiście idzie, nie? 110, zobaczcie, jak to fajnie idzie. To zaraz, teraz żeby niby nikt na torach nie stał. Żeby pociąg przez tory nie przejeżdżał po prostu. Nie, do... O, dobra! No nie, na ten sposób już mogę ominąć. Ale nie dało się już, taka, to jest taka prędkość już, że to się nie da. Ciągnikiem na spokojnie bym sobie minął. Bo ciągnik jest dużo stabilniejszy niż ta ciężarówka. I ciągnikiem na spokojnie bym sobie ją ominął. Tą osobówkę. No i dobra, jest sprzedaż rzepaku. Jest trochę taka dziwna kierownica, że 4 ramiona ma. I to jakieś takie cienkie, a nie takie, takie ciężarówka, bo jest zwykła kierownica gruba. Dobra, sprzedawaj ten rzepak pan. I lecimy. Zobaczyć jak tam ceny. Rzepaku, a czy kredyty już nie mogę spłacać, bo muszę mieć 830 tysięcy, żeby te 3 pola, a 3 landy kupić. To może być ciężkie zadanie. Dobra, niech jest te 10 godzin w tym. Zawsze to będzie trochę szybciej. Jak się prześpię, niż przeleci na 2000. Bo wiadomo, że tutaj się jeszcze odświeży. Wyrąbany zapotrzebowaniem tartak. To miałem 732 za... 745 za rzepak. Straciłem 13 zł na tonie, a to nawet dosyć duże. No dobra, niech już jest. Tutaj za to powinienem mieć... No, 22 krowy są jeszcze. Ale chyba zimą będą. Będą późną zimą chyba krowy? Albo jakoś na początku zimy. Nie chcę się tego sprawdzać teraz. Ale tak z ciekawości. 0,3. 0,2, 0,3. 0,3 są każda. Skoro to za 0,3, no to... Za... 3 miesiące, tak? Czyli no... Czyli gdzieś luty powinien być, bo teraz jest jakiś listopad. Tak, jest późna jesień, czyli to jest końcówka listopada. Więc w lutym powinno być. Dobra. Ja chciałem zobaczyć ceny tego. Jęczmienia jakie są. 375 niby pokazuje. Trzeciego dnia zimy.
Ale to szybko przeskipuje ten czas, żeby można było spać. Ile godzin mogę spać? 17, dobra, śpi. 20 minut odcinka, no ale to są ci niedoroką, to warto zrobić. Przecież nie będę chyba tego przycinał, tak jak mówiłem. Pokażę wam po prostu, jak to wygląda skipowanie czasu na odcinku. Przecież kto skipowania czasu nie widział, no ale nie o to chodzi. 374, dobra, wiecie co, ja chyba to zawiodę. Bo pokazuje, że to jest najwyższa cena prawie, że. A ja wolę mieć to sprzedane już. Pod północno-zachodni, więc ja sobie to dzisiaj zawiozę. Będę miał spokój. Port północno-zachodni? A, to tam gdzie stoi ten. Dobra. Tam gdzie stoi teraz aktualnie DAW. Tutaj trzeba mu zmienić jeszcze z owsa na jęczmień. I dobra, i temu też trzeba ustawić tutaj z owsa. Znaczy, tutaj było jęczmień ustawione, tylko trzeba mu kurs ustawić. No i dobra, ja oni to będę powoli wywozić. A ja do mojego szatana sobie wsiądę i raz, dwa tam przyjadę. No i tak się zakończy odcinek. No bo soja będzie dopiero wczesnym latem. Więc to na spokojnie. Więc łogi. O. Dobra. To też jest fajna prosa, jak mnie te dwa zakręty. Ale ogólnie da się tutaj jeździć. Jęczmień się ładuje, więc... Powinniśmy mieć to na dobre 4 kursy. Więcej przyczep nie organizuję do sprzedaży, no bo ja tym dachem sobie raz dwa obrócę. A poza tym, że to jest odcinek z dachem, więc lepiej jakby ten dachik trochę sobie pojeździł. Ten zakręt może być tu trochę zabójczy. Ale chyba powinien przeżyć. Kurde, zapatrzyłem się w okno i w barierkę przez ogień. Ale w sumie ta barierka to mi trochę życie uratowała, bo mnie nakierowała przy okazji. Dobra, ty w prawo kręcisz. Teraz to rzędy się zasypuje. Więc akurat dojechałem. Dojechałem tak szybko, że akurat się z silo spustu zrobił. Bo rzędy już odjeżdża. No zarabialiście wiesz. Dobra, nasyp... No może nie rzepak. Rzepaku nie potrzebuję. Ale tutaj już będzie... Czekaj. Tutaj ładne tony bierzemy, nie? No bo tutaj... Dobra, Scania już pojechała. Scania ile pojedzie? 53 jedzie. A, Scania jedzie po prostu według kursu. Bo tam ciągnikiem było 53 jechane, no to Scania też ile pojedzie, tak? A nie chcę przyspieszyć Scanii, żeby sobie nie wyleciała z trasy, no bo to kurs, to wiadomo. Dlatego ja jadę sobie, można powiedzieć, że o Scanii dwa razy szybciej. I w sumie od Jandira też. Bo oni jadą 53 maksymalnie, a ja pojadę sobie 110, tak? A 53 razy 2, no to jest 106. Więc jadę nawet o te 4 km szybciej. No i takie rondo jest najlepsze. Jeszcze Jandira po drodze wyprzedzę. Sorry, ale musiałem sobie kichnąć. Dosyć się trzyma tej trasy, ten DAF. Myślę, że już się przyzwyczaiłem do jazdy tego DAF-a, dlatego. Jandira nie wyprzedza, bo widzę, że jadą z przeciwka. Tory otwarte? Otwarte! Dobra, wiadomo mi się. Ale kurde, Scania już nie wyprzedzę. No niestety, Scania nie wyprzedzę. Ale pojedziemy sobie za Scanią. Nie wiem jak ona ma kurs. Czy ona ma w prawo, czy w lewo. Ale chyba w... No tak sobie myślałem, że w prawo. Bo serio, nie pamiętam jak ja to nagrywałem, bo to dosyć dawno było nagrywane.
Na dwie przyczepy naraz postaram się wysypać. Tylko zobaczę, jak Scania daleko podjedzie. Dobra, chyba jednak się nie uda. Jakby trochę bardziej do przodu dała. Jeszcze John wyczerpał, to teraz będzie kolejka tu jak... Dawaj, jedź pan tą skanę, jedź. Aha, no tak, on musi wyczekać, aż się przyczepa opuści. Klapy zamknę, dopiero ruszę. Dobra, jaś, bo mnie rządy już tu wypycha. Da rady się tak wysypać. Może się otworzą drzwiczki. Nie, nie otworzą się. Teraz? Też nie, bo odpycha. Więc muszę poczekać, aż John Deere pojedzie. Kurde no. To za gówno. Teraz dopiero mogę się wysypać, no. Mógłbym też skanem się jakoś wrąbać, ale to by się nie udało. Na silos czy ja przed skanem dojadę? Pewnie nie, ale przed żądirem tak. A, Bożym ruszył, no i się przestało sypać, no jak było. No i dobra, jedziemy, grzejemy. W sumie to bardziej grzejemy niż jedziemy. Nie ma wyjazdu. Ale tu gdzieś niżej jeszcze był wyjazd, tego co pamiętam. No, tutaj jest wyjazd. No, winno. John Deere na pewno uprzedzę, to jest na 100%. Bo już go wyprzedzą. A Scania już by mogła się ładować, że zanim dojadę, to już by była naładowana. Fajnie by było, jakby się już sypała. Ale ona, pewnie a ona jest tu dopiero. To jeszcze Scania wyprzedza. Serio? Ona tak dawno się wysypała, dopiero jest tutaj? Dobra, ale jednak się udało. Nie wiem, że ta Scania dalej przejechała. Ona jest dopiero tutaj. Ale ten DAF idzie fest. Pewnie jakby poza odcinkami bym sprzedał, no to kurczę by sobie jeździł tym dachem. 50 na godzinę ja bym sobie coś oglądał na YouTube. No bo nie da się jechać tym dachem i oglądać coś na YouTube. Bo widać jak on jeździ. W sensie nie chodzi o chodzi też o prędkość. To tak trochę ograniczone sterowanie sprzed tych 110 na godzinę. Dobra, 350 to nieść. Więc nawet dosyć dużo już zabraliśmy, bo zabraliśmy... 220 ton naraz zabraliśmy. Więc jeszcze jeden kurs chyba będzie dla DAF-a. 28 lat, no tak kurde będzie 40 ze sprzedaży, kurde. No ale jakby wyciął to trochę sprzedawanie, tego nie sprzedawanie, tylko przebijanie czasu, to myślę, że mi się owinął. Dobra, Scania skręca sobie na podwórko. Jednak dużo dało to, że jadę, muszę chodzić dwa razy szybciej, tak? Że ja już jestem nasypany, ja już odjeżdżam, a Scania dopiero wyjeżdża tutaj pod silos. Więc bardzo dobrze. Czy Andry tak Scania nie dogoni? Zanim się Scania nasypie, to... Scania w sensie już odjedzie, a Andry dopiero podjedzie pod silos. Muszę zaczynać na gdzieś Andry. A tutaj, no to... Jednak John Deere będzie stał. Warto mieć tę matkę, ufałem. No bo ona ma dopiero 12 ton nasypane, więc... No widzicie, jak zetnę zakręt? To się wyrobię w drogę, a tak to się nie wyrobię, za cholerę. Cisnę lewym pasem, bo nie chcę się skręcać. Tylko, że chłop z przeciwka jedzie, więc...
Będzie ciekawie. Ale dobra, udało się bez. O! Ale trochę rzuciło to geodafa. Nie, ja boję się z tej górki zjeżdżać, nie? Bo tam jest taka chopka w jednym miejscu i muszę go wysadzić w powietrze. Może nie z pasji, ale... Wiem, mogłem ręce zaciągnąć, to bym chyba szybciej zahamował. Przejadę sobie trochę na skróty. Dobra, syp. Sypcie niedźwię. Dobra, Jondr jedzie. Jeśli Jondr się sypie, o to chodzi, a Skam jest tam, dobra. O to mi chodziło. Jak to wygląda? Przecież ja do trzeciego dnia wiosny nie zarobię... Nie zarobię 600 tysięcy z tego, z paneli, no co ty. Przecież ja będę musiał się kredyt wziąć. Na pola. Znowu. No dobra, no. Trzeba będzie to się weźmie, no. A na pewno trzeba będzie, bo... Bo kto na wiosnę ma być swoją sianę, no to... A soja się sieje wiosną. Ewentualnie zasieć późną soję, więc późną wiosnę, no ale to i tak. Mi nie będzie stać. Jest to jeden pies, czy wcześniej to soję, czy później. Ale jakby była wcześniej zasiana, to by było lepiej, bo mógł jeszcze tam sobie zasiać rzepak. Albo jakieś zboże. Po soi. Więc trzeba to ogarnąć, jak myślicie. Dobra, login. 4200 obrotów. Nie wiem, czy ona powinna dać do roku na takich obrotach jeździć, ale... Ale okej. Okay. Dobra, nasypujemy. Ile tu jeszcze tam zostało? Łe! 128. Też jeszcze Skania sobie to na końcówkę weźmie. Skania sobie weźmie ten ostatni kurs, ale też wam tego nie będę pokazywał. To się chyba pożegnamy. Zrobię ten ostatni kurs i na skupie się pożegnamy, a ja później sobie jakąś miniaturkę fajną walnę. Ze skupu, chyba z tym dafikiem. Więc ostatni kurs i będziemy się żegnać. A resztę sobie... Dobra, starczy. Skania resztę weźmie. I login. Poczekam sobie, aż Jondr wysypie, no bo ja będę musiał tam miniaturkę zrobić na skupie, więc... Mnie się nie będę spieszyć do domu. Dobra, i login. A ty co? 30 tysięcy? Nie, że mnie stanie, jakby nie było tanie, no bo niecałe 400 zł za tunę. No ale... Sprzedać trzeba, bo wiadomo, nie? Żyć czegoś trzeba. Dobra. Uj. Widziałem tą Skanię, ale już nie zdążyłem zahamować. O, jakby teraz była w tym miejscu Skania, to akurat by było. A tak, to dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, ciebie, cześć, pa, pa.